Wróciliśmy na antenę, proszę państwa. Kochanowski zawsze po alkoholu pisał. Ale to akurat prawda. Co? Napiszę na ciebie fraszkę. Największa polska lipa, Jan Kochanowski. Wtedy po pijaku napisaliśmy o sprawy posłów greckich, to oni to teraz w szkole czytają? No podejdź bliżej, kozaku. Chodź, oprowadzimy was po pięknej metropolii. Ja i mój przyjaciel Karolek Chaplin. Karolku, chodź. Charlie, nie, jesteśmy w Polsce, mówmy po polsku. Proszę bardzo. Karolek mówi, że to jest lipa. A ja wiem, jak wygląda lipa. Największa polska lipa, Jan Kochanowski. Twoje filmy to są dramaty. Twoje dramaty to są komedie. Nauczyłbyś się w końcu dźwięk nagrywać w pajacu. I kolory byś odkrył. To są Ślichowice, piękna wieś Ślichowice. Piękna wieś Ślichowice, chciałem państwa potrzymać chwilę w niepewności. Chcę wam pokazać piękne Ślichowice. Tam rzesz jak pies. Czytałeś moje szachy? Gdzieś? No pokaż. No. Ty w szachy nie umiesz grać. Ja nie umiem grać w szachy? No pewnie nie. Ja nie umiem grać w szachy? No pewnie nie umiesz nawet. To jest kościół, w którym ja ogólnie stacjonuję. On płaci, znaczy daje datki na to, żebym mógł pisać moje piękne, co, piękne polskie dzieło. Piękne! Są schody. Nie. Latałeś coś ostatnio? Nie bardzo. Ale ej, to dawaj, poleć. Nie, gdzie? No nie wiem, tam przeleć. Nie mogę się przewrócić. Nie no, pokaż telewizor, jak latasz. Zobaczcie to. Tak właśnie lata, nie topesz. Sam się lataj. Nie będę latał. Przecież wampiry nie latają. Tyle żeś wyciągnął z tych twoich niemych filmów. Przyszedł. Może przyszł, co? Przyszł nie wiadomo skąd i nie umie mówić. Zapraszam. Gwizd, to chyba debil. Zapraszam dalej. Orszulko, kręcisz to? Kręcisz to. Tak, dobrze. Bo tu migasz, to dobrze. Co to jest to? Po co jest to? No Jezus Maria, nie pamiętasz, jak wyszliśmy raz i tego kota tam tak złapaliśmy. No ale po co jest ten kot w ogóle? No po to, żeby nie wiało. No ale na to czego ma nie wiać? Przecież obrazu nie uszkodzić wiatr. Nie wiem, o czym ty mówisz. Karolku, bo to się dźwięk nagrywa też. Po co dźwięk filmu? No bo... To wyraz, to w ogóle jest głupi pomysł, zupełnie. Bo ja tam od 3000 lat nie byłem, ja nie wiem czy dalej... No jest już ksiądz. Czy ksiądz się zmienił? Zmienił się. Nie no, już się zmienił. Ale zmienił. Ksiądz był od nas. Może być na emeryturze. Myślę, że go przeniesie do innej parafii potem. Jak po paru latach, jak już tak uznaje, że za stary jest. No wiesz, ksiądz nie będzie 300 lat w innej parafii, co nie? No bo ja nie wiem, czy my tam możemy wejść w sumie. No bo wymyśliliśmy te kijki, wymyśliliśmy cebulę, znaczy czosnek. I żelazo też wymyśliliśmy. No po co to właściwie było? No bo tak fajniej. Orszulo, byłaś w kościele? Nie. Od kiedy? Długo. I normalnie weszłaś? Ostatnio byłam przed naszą ciekawą przygodą, tato. Jaką ciekawą? Co jaką przygodą? To ty mi córkę ruch. Dobra, zaryzykujemy, chodź. Chodź, dzieci. Nie no, wejdź. Da, zobaczcie jaki pajac. Ej, Jan, podejdź tu. Dawaj. Jan, podejdź. No podejdź. No nie podejdź. I ty mówisz, że nie jesteś tchórzem. Ty jesteś tchórzem po prostu. On to w ogóle nie za dużo mówi, bo na tych filmach nie mógł się zatrzymał. Nie słyszałem tego. No podejdź bliżej, kozaku. A przepraszam. Kozaku. O, jak żeśmy ich wyrżnęli. I zdaje znaki życia. Dobra, chodźmy dalej. Pa. To jest piękna lipa. Piękna kiedy polska lipa. Nie byłeś na dworze? Orszuko, nie ucz ojca płodzić dzieci. Ja wiem, jak wygląda lipa. No podziel się, no. Czuję lipę. Jak ty zawsze pod tą lipą siedziałeś, to ten sam zapach był. A to, jak ktoś na nas patrzy z okna, bardzo intensywnie nas patrzy. O, faktycznie. Nie jesteśmy tajnikami przecież. Ja nie, a ty?
Nie. Ej, ale film o tajniakach. Był już taki. To nie pamiętam, co pyp. Nie, bo my tutaj w ogóle zmieniamy tematy. Tu mieliśmy pokazać naszą polską wieś. Patrz, tam jest lipa ładna. To nie pokaż. Jest lipa. Tam ładna lipa jest i... To nie jest lipa wcale. Chodźcie, chodźcie. To? Lipa nie świeci przecież. Jak nie? Uszulka, to jest lipa? To nie jest lipa znowu. Ty lipy nigdy nie widziałeś. Jedną lipę w życiu widziałeś. Nie, jedną, dużo lipę, przecież dużo. Tak? Gdzie? Gdzie widziałeś? No tam są przecież. To nie są lipy wcale. A to? To są polipy prędzej. Ja je rodziłem. Lepiej rodzić niż... Pamiętasz imię jednej z żon swych? Nie odzywaj się do mojej córy. Ty się do niej przyznajesz publicznie. Tak? Dziwię się. Można powiedzieć, że my razem z Karolkiem lubimy dzieci, tylko na inny sposób. Ty lubisz tylko jedno dziecko. Ja lubię wiele. Słyszałeś, co oni zrobili? Nie. Jak wtedy po pijaku napisaliśmy odprawę posłów greckich, to oni to teraz w szkole czytają? Nie ma greckich posłów. Dlaczego greckich? Dlaczego? A ile twoich... Ja dalej bawię. Bawisz? No bawię. Karolku, kogo twoje filmy bawią? Przecież nikt już ich nie ogląda, przecież tego się nie da oglądać. Czuję... Lipę? Natchnienie. Bo co? Co? No i patrz, córo. Jak ją wychowałeś. Jak ją wychowałem? Trąca się w każdą rozmowę. Ja jej nie wychowałem, ona się gdzieś w lesie wychowała. No to po co ją tam prowadziłeś? Po co mnie z tego lasu wyprowadzałeś? Nie pamiętam. Ale jasne. Dobra, dobra, wyłącz mikrofon. Nie da się wyłączyć mikrofonu. To po co go zainstalowałeś? No bo teraz wszędzie są... Mówiłem, że bez dźwięku są lepsze. Co ważne, bo inaczej... Inaczej nikt nie mógłby przeczytać naszego... moich trenów. Przecież... Nikt nie mógłby przeczytać... Tym lepiej! Tym lepiej! Tym lepiej! Ludziom się powinno oczy wydubać, żeby tego twojego brzdąca nie oglądały. Uszy, żeby twoich trenów nie słuchali. Fraszko o tobie napisze. Fraszko o tobie napisze. 4376 trend. Gorszego gówna nie czytałem. Czytałem wiele. Mógłbyś już przestać z tymi trenami. Napiszę na ciebie fraszkę. Ja na ciebie Charlie Chaplin, kurwa dupa. Poeta polski. Wiesz. Nie. Gdybym ja dźwięku nie wymyślił koloru. Staruchu, jak ty upadłeś, to ja cię podniosłem. Bo się nauczył zdjęcia łączyć ze sobą. Bo się nauczył, kurwa, te wyrazy mieszać ze sobą. I to w jaki sposób? Patrz jakie to jest grube. Daj to komuś, co się umrze na zawał. Widzicie? I to jest prawdziwa treść, a nie jakieś... Rozrywka. Kino rozrywkowe dla półmózgu. Rozrywka jest tylko... Ej, ale to jest dobry na film. Dobra. Maską. Maską. Ej. Rozumiesz. Ej, no. No. Bo ja dzieci dla ciebie płodziłem. Przechodnia, przechodniu, proszę. Bo wszyscy zebraliśmy się tutaj na tej pięknej polskiej wsi. Dzień dobry, piękna panienko. Dzień dobry, łączki. Oj, dzień dobry. Nie ugryź. Mamy pytanie do pani. Czy 13 lat to jest odpowiedni czas, żeby wejść w związek? 13. Tak, 13 i pół. Troszeczkę za późno. O! Mówiłem ci! Jaki wiek jest odpowiedni w takim razie? Kiedy mówi. No to co, Karolku? No, można powiedzieć, że społeczeństwo cię rozgrzeszyło. Mnie? Ciebie. Dla kogo? Ty masz grzechy na koncie, ja jestem niewinny. Ja nie mam żadnych grzechów na koncie. Ja mam czyste rączki. Ja też mam czyste rączki i masz... święconą wodą. Tak, akurat. Hitler, kurczę! Jaki Hitler? To jest człowiek kultury, to jest Charlie Chaplin. Kochanowski zawsze po alkoholu pisał. Ale to akurat prawda. A ktoś do was podbił tak, żeby coś pogadać? Nie, jest się pierwszy. Jak to jest na vlogu! Dzień dobry. Czy 13 lat to jest odpowiedni wiek, żeby wyjść za mąż? Nie, 15 to już za dużo. Dla Charlie'ego Chaplina? Według mnie to jest za mało. Śmierć nie... Ale dla trenów? Dla trenów też. Ale chociaż Jan Kochanowski według mnie udowodnił to. Że może być z tego pożytek. Wróciliśmy na antenę, proszę państwa,
Ja jestem Jan Kochanowski, wiesz, polski to jest Charlie Chaplin, wierz, amerykańska kurwa. Wierszokleta po prostu. Ja jestem rewolucyjnym artystą, który zrewolucjonizował w ogóle całą sztukę filmową. Beze mnie, bez ciebie bym to zrobił. Nie zrobiłem, ale nic byś beze mnie nie zrobił. Jest, ale widzisz, tutaj wszyscy mnie poznali, ja myślałem, że jestem wystarczająco... Ciebie bardziej znają. Ale to... A mówiłeś, że to ja robię kulturę masową. No bo, ale Karolku, no ale kto się za Hitlera przebierał? No nie ja. No kto? No może ja, ale w dobrych intencjach. Tam jest najstraszniejsze miejsce. Nie znajdzie kolejną kurczę. Orszulko, nie mów tak brzydko w języku polskim. W języku polskim tak nie wolno. A my musimy przypomnieć fraszkę? Nie idziemy tam. Tak, o matematyku. Ale to też było w dobrych intencjach. Musiłeś ty, tak myślę. No ja, a kto ma inny wymyślać? Słuchaj, różnie ludzie gadali. Co gadali? Nic, nie? Ale kto gadał? Nikt! Nie pamiętam, to było dawno. No, że może ten ktoś mi pomógł. No. Dziś mam zły dzień. Bo wtedy tworzymy razem, Karolku. Bo na tym polega sztuka. Nie, sztuka to jest twór indywidualistyczny. Dlatego siedzisz ze mną od tysięcy lat. Z tobą. To jest zaprzeczenie indywidualizmu, widzisz. To ja mi się to nudzi. Sam sobie przeczysz, Karolku. Nie, i całą swoją frustrację na mnie wylewasz. Przepraszam cię, ale nie panuję nad sobą. Moja porażka życiowa. To już druga. Najpierw kwiatki. Pierdolę tą robotę. Z nim się nie da pracować. Pójdę, wrócę do tego czarnolasu. Sama napiszę. Treny, fraszki, odprawę pocłów greckich. On co drugie słowo to błąd interpunkcyjny, bo ortograficzny wkładał tam. Składnia się kupy nie trzyma. Co ja się znam? Urszulka. To, że jestem najmłodsza, nie znaczy, że mogę być pamiętana. Najpierw wszyscy mnie muszą zabić, później ten Chaplin. Ja pierdolę. Rozmawiał z Aureliuszem. Słuchajcie tego. Aureliuszem będę rozmawiał. To żyje? A nie żyje Aureliusz? Nie wiem. Wszystkich słyszałam. Ej! Charlie, bo Aureliusz nie żyje podobno. Który to jest? Ten... On grał tam w czymś u nas chyba. A dobrze gra?